Jak byliśmy z wizytą oficjalną w Stanach Zjednoczonych, to wielu senatorów amerykańskich nas pytało, czy oni rzeczywiście mieli ten słynny pięciopunktowy program, taki dziwaczny, jak mówiliśmy, że są na to nagrania, to mówili, tacy ludzie nie mieliby miejsca w amerykańskiej polityce. Więc to, że zdobyli te parę procent, to i tak jest dużo, bo ich program ideologiczny był nie do zaakceptowania, program ekonomiczny dość naiwny, co obnażył pan Ryszard Petru. Program zdrowotny, te bony po 4000, to również nijak nie przystawało do rzeczywistości, bo chyba ci, co to wymyślili, nie wiedzieli, ile niektóre procedury medyczne kosztują. No, mieli momentum, dopóki istnieli głównie w TikToku, na TikToku, w Instagramie, jak się zderzyli z krytycznymi dziennikarzami, ten czar zaczął blaknąć.